Cześć wam wszystkim, z tej strony Iker, gram tutaj w Diablo 2 Resurrected Frankiem Necromantą na poziomie trudności piekło. Mamy 70 poziom, mój przyjaciel ma poziom też 70. Znajdujemy się w podziemnym tunelu na poziomie pierwszym, przechodzimy w tym momencie do kolejnej lokacji. Powoli sobie idziemy, wszystko zwiedzamy. Mamy tutaj zamiaszczy build naszą postacią, strategia i tak dalej. Skąd tutaj ten mrożniak? Nie mam, przejść do mrożniak nie jest tutaj. Tak więc możemy zajrzeć do praktycznie wszędzie tą to postacią. Tutaj grupkę przeciwników, żebym się pomylił, F6 mnie to interesuje, żebyśmy mieli kolejnego maga i w tym momencie możemy sobie tworzyć już tych naszych przyjaciół. F5. F2, F5, no. I lecimy do przodu. Powolutku sobie tutaj bierzemy i wszystko czyścimy. F5. Tutaj nie ma nic ciekawego, tam mamy już przejść na tą kolejną lokację, która nas interesuje. Pójść na ogień. Dzięki naszej tarczy mamy odpoznać się dosyć dobrze tutaj. Obczajone. Polowałem, szczerze mówiąc, na ducha w tarczy, by nam dał plus 2 do wszystkich umiejętności naszego nekromanta. Tutaj kurczę, mamy też zejście na niższy poziom. Kurna chata, ja cię kręcę, moje przyjaciele, tutaj trzeba jechać. Tutaj trzeba jechać i objeżdżać. Na drugi poziom, na którym będzie złota skrzynka. Ale nie no, jakieś tam potworki jeszcze spotkamy elitarne, jakiś poziom może uda mi się zgarnąć. Przecież to nie będzie nie wiadomo jaka duża ta lokacja. Lecimy na prawo. Znaczy nie mam co szarżować i iść na pierwszą linię frontu. Jestem co do życia. Podniosę sobie kolejną. No i zdebuchł sobie gdzieś jakiegoś bossa. Łupieżca. Fetowy wilk. Troszkę wzmocnienia. Trochę kasy. Wielka korona. No mam strasznie dużo tutaj różnych przedmiotów, które szczerze mówiąc no... mi tutaj zawalają, tylko jednym ciurkiem ma taką, taka korona, to nic ciekawego. Złoto przede wszystkim mnie tutaj najbardziej interesuje. F5. A są wojowniczki, to nie są ci osoby, które używają tych łuków, a nic się zają. Przy prawej stronie się trzymaliśmy, to idziemy tutaj na dół, a najpierw... No idziemy do przodu. Jest zejście na niższy poziom, tam będzie złota skrzynka. Do podziemny tunel, poziom drugi. Zwiększenie obrażeń. Czy oni ci tak jakieś zablokowali przeciwnie? Armety. Przedmiocik jest ciekawy. Tutaj ma zwiększenie obrażeń. Demon. F6. Ostry przeżynacz. Demon z kamienną skórą. No i sobie w ciszy i spokoju można powiedzieć. Miksturki do leczenia mnie jeszcze tak bardzo interesują. Bo to przede wszystkim wzmocnione. A czy tutaj mogę je pakować, czy już mamy miejsce, no to kurwa, to nie będę jej wypijał bez żadnego powodu. Pewnie córka pełna do wzmocnienia. Leczenia i tak dalej, tym podobnym. Ten hełmik, czy już nas nie interesuje. Trochę złoty, tutaj będziemy mieć gdzieś złotą skrzynkę zaraz. Panowie, czyńcie swoją powinność.
Trzeba obrażenia, trójkątna tarcza. Mamy kolejne piękne cudowne zamaszcze kobiety. Dobrze, będzie po nie. Amet jest bez skazy. Złoto. Jest szafiek bez skazy, też mi patrzy. Trzeba to wziąć, jakoś ogarnąć, nie? Wszystkie mam aż za dużo. Muszę się powoli do miasta wracać. Rogowa włócznia. Zwłokę. No i kabum. Trochę złota. Nie no, skończył mi się czas pobytu. Wiza im się skończyła, moim pięknym, cudownym, zonaszczym przyjaciółkom. Dobra, wychodzimy. Dosyć szybko się tam uwinialiśmy. Mam tutaj zonaszczą kapliczkę. Mam nadzieję, że będziemy mieli teraz kupę różnych przeciwników, dzięki którym nam strasznie szybko podskoczy to doświadczenie. A miksturka pewnego wzmocnienia, czekać, to są miksturki, które szczerze mówiąc mnie intrygują. Kurde, też nie mam miejsca. Nie mam miejsca, nie chcę mi się do tego. Chyba, że wyrzucę tego typu rzeczy i będę sobie tam brał jakieś te inne rzeczy. No, robię te pierścionki przez cały czas, jakieś amuleciki też sobie zmieniam w kostce. No jest ciekawe, gdy to nie wypada. Szczerze mówiąc, no nie sądzę, żeby mi to ciekawszego wypadło. Kolejnych przeciwników do rozwalenia, w tym momencie będę sobie używał F5, jakby co. Powoli, na jakiś czas przejdą na moją stronę. Zgubne strapienie. Czyli nie, jestem tu potrzebny, bierzemy sobie tutaj miksturki do wzmocnienia. O, mam miejsca w przeciwpunku, tak więc nie mam co kombinować, to też mi jest potrzebne. Jest nasz. Tutaj byłem, no to kurde, a to panowie. Całą mapę już zwiedziliśmy. Lecimy tam, gdzie nas jeszcze nie było, czyli do kolejnej lokacji. W międzyczasie to nieciekawe zaklęcie, które mam nad głową, nam weźmie i mam nadzieję, że się skończy. Tutaj wszystko ładnie braliśmy i czyściliśmy. Tutaj nie mam przejścia, kurno, tak myślę, idziemy. Ale mamy jakąś studnię z wodą, dzięki której moglibyśmy sobie wyłączyć to całe przekleństwo, które nam narzucono. Demoniczne rękawice. Większa miksturka leczenia. Mamy przejść na kolejną lokację. Mroczna knieja, punkcik nawigacyjny, gdzie jest, powiedzcie, przy prawej stronie będziemy się trzymać. Tak jak zawsze, kroczek po kroczku będziemy się trzymać przy prawej stronie. Jest, ja cię kręcę, ale mamy fuksa na samym początku. Tu uszkodzony krótki oblężniczy łuk mi wypadł. No i po tych pięknych, cudownych zamaszczy kłytek, tam oczywiście 70 poziom, czyli 3 do wszystkich odporności ma. 70 poziom. Się chowają tam po krzakach, nie wiadomo po co. No i to tak moje szkieciki ich wywęszą. Wielucznik jest mój. Na 6, na 3 minuty 180 sekund ok, mamy naszych przeciów. A tutaj będziemy się udać do tego, do Kardakaina. Gdzie rękę mamy. Tylko wzmocnienia zbroja podoba dobrej jakości, nie? Jestem przeciążony. Wiem, mój przyjaciel, wiem.
Wiem. Jeszcze jak mi wypadł. Jestem ciekawych przeciwników gdzieś ma ten. Jest. Wiec szmiowy. Zmienia. Czy nie umarł wyjątkowa siła? Teleportacja zaklęta aura. Kolejnym córkiem wpadł do wzmocnienia. To drzewo lśni od ukrytych w nim duchów. Tak, faktycznie. Duchy jak duchy, panie. Kurna, co ja robię? Idziemy do miasta. Porozmawiam sobie z Akarą. Pani, mam coś dla pani. Świetnie. Pohandlujemy, no nie wiem, nie będę sprzedał tego typu mikturki, by mi się na pewno wezmą i przydadzą. Kamienne pola musielibyśmy się wrócić. Dobrego dnia! Znowu tam rakaniszu rozwalić. Tego typu mikturki sobie tutaj poprzerzucam, bo kurde, to mamy ich aż za dużo. Jojojoj, tragedia, po prostu tragedia. I to dla naszego ukochanego przyjaciela. Będę musiał podrzucić, jak tylko znajdę troszeczkę czasu. Tu mam za dużo tego, panowie, za dużo. Jak mówię, że za dużo, to znaczy, że jest aż za dużo. To damy tu, to damy, nie tutaj, tylko tutaj, o. I tu mamy trzecią taką miksturkę z boku. Postać sobie zrobię, którą będzie miała tylko i wyłącznie miksturki do tego. Tu. Bo tutaj musiałem sobie wziąć i wpakować naszą rumkę. Trzecia sztuka. Dobrego dnia! Panie, nie denerwuj pan mnie, bo to jest strasznie denerwujący. Nie interesuje mnie, po co tam pan do mnie mówi. I mamy też taki niebieski kamyczek. I mamy też coś takiego kamyków. Zbieram, nie wiem, po jaką cholerę. Mamy ten cały zwój fajfuca. Oczlak nie, ja tutaj dostaliśmy kurna te rzeczy, gdybyśmy mogli wziąć i sobie ich nie podnieść. Miksturki do leczenia mamy. Bardzo ważne. Idziemy dalej. Miksturka pełnego wzmocnienia. Punkcik nawigacyjny jest, tak więc tutaj moglibyśmy już się udać od razu do tego cyklu Kardekaina, ale to najpierw sobie zbadam tą całą piękną, cudowną, zamiastą lokację. Zobaczymy, gdzie jest przejść na kolejną. Dopiero później się udam do tego cyklu Kardekaina. Kamienne pole i Tristan. Jakieś błąd wam wypada mi w czasie. Jednego szklecie tam mi kurczę zamontowano. Kurczaty pies. Gdzieś tu mam bossa. No i powoli. No mnie tutaj ostro brali, no i atakowali. Te bestiki małe. Jest przejście na czarnym oczarty. Widzimy wieżę, no i punkcik nawigacyjny. Ale na razie sobie tą całą mroczną kniję chciałbym odczalić. To włócznik. Bum. Mamy kolejny kolczastych wiersów. Sadysta. Leśnicka. Trucizna. Niewrażliwości na takie fizyczne. Wyjątkowa siła, wyjątkowe uderzenie, kamienna skóra. Jeszcze zwiększenie obrażeń mu tutaj eliminuje tą niewrażliwość na takie fizyczne. Wielka korona, to pięknie brzmi. Na sobie właśnie my zidentyfikujemy. Tu mamy coś takiego, tam. Plus 1 do wartości barbarzyńcy. 20 do szybkości poruszania się, plus 99 do obrony. Plus 14 do wszystkich odporności, takie coś ma tam. Plus 9 zdrowia wykradzione za każde trafienie. Plus 163 do obrony. Plus 25 do ręczności, plus 50 do zdrowia, plus 35 do many, plus 30. 3 do odporności na ogień. Plus 86 dodatkowego zut od podporu w 229 dobro na poziomie 49.
na złodziei. Plus 50 do zdrowia, kurczę, ale z odpornością tej kurna to spadnie. Z 30 na 40. A on na ogień to mi się tej podwyżą. Z 50 na 36, z 57 na 43, z 42 na 28. Wiecie, co sobie to wezmę i wymienię. Tylko od tej jania. Okej. Okay. Mamy taką koronę, spoko. 729 mamy do życia, dzięki niej. Uchwyt na łowczyni. Zamknięta skrzynia, stworzyliśmy ją za pośrednictwem klucza. Przecinający łuk, tutaj ciekawego nic nie widzę, jakieś skrzyneczki mamy do otwarcia. Mniejszy talizman, mamy mało miejsca, będziemy jeszcze mniej. Bo mi odporności trzeba. Na piekielnym poziomie trudności trzeba strasznie dużo odporności. Na wszystkie żywioły. 33 ma nasz przecież 70 poziom. No nie, 5. Mam nadzieję, że to nie jest niewiadoma jaka duża lokacja. Pod kamieniem jakiś pierścioneczek. Złoto. Nie, no nie będę zbierał tych pierścionków, to jest takie irytujące tutaj. Już nie wiem, przez cały czas biorę, no i pierścionki zbieram. Modyfikujemy je przez cały czas w tej naszej zajmowszej skrzynce. Za pośrednictwem kostki. Żebyśmy sobie jakiś fajny pierścionek kwary zrobili. Jakiś inny craftingowy. Jestem w trzecią żołdę. Złota kupę, mamy kasę. Ojej, duże jest to lokacja, czy a? Nie, już powoli będziemy ją zamykać. Już chyba z trzeci odcinek dzisiaj nagrywam. Bez przerwy. Czas mi się jakoś dłuży, na początku więc strasznie mi się spać chciało. Nie potrzebuję do tej żadnej na razie kapliczki. Chyba łowczyni. No. Pięknie, cudownie zamiaszczą. Nowy kolt, co też mi tutaj przyda. Mamy łuczników. No i kabum. Tutaj nie ma nic ciekawego. Okej, lecimy. Mam bossika do rozwania. Mam większą połowę do życia, do kolejnego poziomiku. Łuczników sobie dwóch weźmiemy i zrobimy. Też mi tak zaszły od tyłu. Czaste rękawice. A wszędzie tutaj ostro walczymy, nawet i w chatkach. Wichrzyciał, mglisty kafar, nieumarły
kamienna skóra zaklęty ogień odporną się na magię. Nie wyrazi tego na ogień, nie wyrazi żadnej trucizny. No pokaż. Kabum. Nie ma, posłuchajmy lewo tyle. Pasowałby sobie powoli, powoli to zamykać wszystko ładnie. Jakiś łuczek. Wytrzymałości, kapiczka mojego kolejnego bossa. Astry ruch, kamienia skóra dodatkowa szybkość, odporność na magię. Jest tutaj szamana i tych małych kurczy upadłych. Jeśli był wypka, który mi wypadł w czasie. Tylko do wzmocnienia żadnej nie widzę. Złota. No ja rozwalam tych wszystkich. Powoli się opanujemy całą sytuację. Tylko do leczenia. Jeśli tylko leczenia nie potrzebujemy. Bardzo dużo tych takich kurdoperków do rozwalenia. Okej, to takie ciszy mamy. Teraz jak pozbierać jest troszkę złota. Głośnicza kucha, dobra jakość. Złoto. No i kabum. Swój identyfikacji dosyć dawno, mi żadnych zwoi tutaj nie poleciało. Dosyć dużo czasu żadnych zwoi nie otrzymałem. Nie wypadły mi nigdzie. No dobra, tak więc to też to koła sobie wzięliśmy i obczaliśmy. Tą część mapy mamy obczajoną. No tego bez... Tą bestię zostawiliśmy. Kolejny kolczy, yes! Identyfikację. Ja sobie one chowają po tych laskach. Czyli lewa część mapy mniej więcej została obczajona, została mi tylko ta. No to ja na górze, ale w sumie tutaj też byłem wszędzie. Tym razem się do miasta. Wracamy się do miasta, to sobie wpakujemy do naszych tych... Nie mogę! Do naszej skrzyneczki. Dobry wieczór! Jo. Jak tylko będę miał troszeczkę czasu, to sobie wezmę i to wszystko ogarnę, bo nawet postaram się to ogarnąć. Nie sądzę, żeby mi się to udało. Miarę szybko wziąć i wszystko zrobić. Damy tutaj mamy kolejny taki zamiaszczyk
kamyczek, który możemy sobie transmutować. Mam kupę różne typu kamyczków. Czyli tutaj mamy pusto, to jest zemiaszczo, lecimy. Na kamienie polecimy ratować Dekarda Kekekejna. Gdzie jesteś, dziadku? Na kamiennych polach, czy na... No tak, na kamiennych polach. Lecimy do Tristram. No i czarne moczary później tam, gdzie jest ta nasza piękna, co do nas zamieszcza. Ukochana. Jak ona się tam nazywała? Jak ona się tam nazywała? Nawet nie wiem. Tak więc tutaj trzeba na oko to kliknąć jakoś prawo, lewo, nie wiem, po pijaku na pewno się by to jakoś udało. Cza-cham, Tristram. Zobaczymy krowę z bliska. Jedyne co pozostało po wspaniałym Tristram to krowy i duchy. O, czy ta muzyczka. Nie wiem, czy idę za nimi. A nie zmuszam ich, żeby szli za mną i za moimi tymi okiem. Tej krowy, czekajcie sobie z nią. Chcę kliknąć. Panowie. Bom. Oj. Mamy w nocy. Demon. Nie patrzcie, się właśnie na błyskawicę ma. Tam to bestia. Złok jakiś. Nie idziemy tam. Wrócony. Jest i cały boss, czyli mogę go kliknąć. Jest też Griswold. Cień ducha jakiś. Griswold, nie ma przekleństwo. Wyjątkowa szybkość, kamienna skóra, nie wiem, gdzie właśnie zrzucić nie ma. O, to skurcze syn. On to syn to coś kurczę, tyle długo mu to życie schodzi. Te wszyscy go tutaj biorą i ostro obkładają. Golem jego kochany tutaj powoli też życie traci. Wkrada się do niego kolejne punkciki. Opieje się w międzyczasie. Złoty jest kurczę potężniejszy od bala. Więc dla samego diabła nie mogę sobie tutaj wezwać co. Tylko oto przeciwnika. Tylko do wzmocnienia. Ciekawe jest przepotężny ten przeciwnik, ja nie mogę. Nie wiem, może mu coś tutaj zarzucić jakiegoś sympatycznego. Może lodowe uderzenie będę go atakował. Ale nie ten wszystko. Nie ma niewrażliwości na ten. Na zimno. Nie, nie będę go tego atakował z tej. Z tego tego. Zębów ten. Zwiększenie wrażliwości. Abracadabra. Panie Griswoldzie. Tam sobie wybuch z okna, jakby wcześniej. No chyba, że żelazną dziewicą. Byśmy tutaj brali, no i go atakowali. No i bałem się sobie podejść tej broni. I wykradam mu życie. Poziom 70. Prawie 71. 70 ma też mój przyjaciel. Jaszę trochę. Ale jazda. Dawno nie miałem takiego potężnego przeciwnika. Balerogowa włócznia.
Farbuta, coś różnego typu. No i strzały. Coś takiego po 10 do zdrowia. I coś takiego. Włócznia z kości, drugi poziom. Nikt nie złocie, niech pan się tutaj ze mnie nie nabija. Niemarłe przekleństwo, wyjątkowa szybkość, kamienna skóra, niewrażliwość na trucizny. Jakby się tutaj skończyć przekleństwo, to dojdzie ten niewrażliwość na taki fizyczny. Ja w szacie trochę życia został obie. Dawać tylko moje piękne bestiki. Czarne moczary jeszcze chciałem sobie zwiedzić w tym odcinku. Nie chcę go robić, nie wiadomo jaki długi. No i po Griswoldzie. Oczywiście nic ciekawego mnie nie poleciało lepaką. Więc wszyscy z klątwą nad głową idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było. Tylko tego szamanika. Mitrylowy sztylet. Wyważony topór. Eleganckie ostrze. Szaman, mamy ciało Wirteda. Bierzemy kasę. Nogę Wirt na razie wkładamy na miejsce, później sobie weźmiemy ją, wyciągniemy, jak będzie potrzebna. Olu. E5. Szczyt owy łucznik i przywrócony, tak? Jak to ja was będę przywracał, moi przyjaciele. Jaka fajna muzyczka. Wow. Wszystkie kości z BU schowa. No bo tutaj byliśmy w tej. Pozostaje mi jak wpakowanie się do centrum miasta. Champion Klan Nocy. Złoto, złoto, złoto. To typu miksturki, tak? Tak kiedyś to wyglądało, tak? Według tych kolesi. Panie lekarze, okej, nie to tam słuchać? Nie, nic ciekawego. Zostawimy go, czy ja? No nic. Dekardzie Kane, jeśli cenisz swe życie, natychmiast stąd odejdź. To poszedł sobie, kurczę, nawet ze słowem nie powiedział mi nic. Co za człowiek. Starzec głupi, jak but. No, identyfikuje mi przedmioty, tak więc nie ma co brać i kombinować. Nie chcę z to rozmawiać, nie lubicie. No właśnie. Może tak nie ja. I tutaj gdzieś będzie przejście na kolejną lokację. Tylko gdzie ona była, powiedzcie, że już nie pamiętam, kurna to. Na dole chyba będzie. Czyli zdanie z Dekardem Kainem zostało zrobione, czekajcie, do Kaja musiałbym się udać jeszcze, kurczę, to zdanie wziąć. No i czekaj, tu mam jakąś bestię, która mnie się gdzieś schowała także wcześniej, kurczę, jej nie znalazłem. Pięć. Dosyć dobrze staram się wszystko obczajać. Wszystkie bestie ładnie rozbrajać. Mamy kolejnych przeciwników. Kupujemy się w tym momencie na czarne moczary. Oprawca. Zżółciały cierń. Co tam miał? Nie wiem, nie przeczytałem, nie udało mi się. Na pierwszy jakiś mi padam, to ja oprócz tego skrzyneczkę, którą mam złoto. Nieumarły, wyjątkowa siła, wspaniałe many i zaklęte błyskawice, trochę złota. Choć
Patrzcie się, jak to ładnie wygląda te cienie w wodzie. O Jezu, nasza katagoficzna. Kabum, kabum, kabum i kabum. Pełnego wzmocnienia, różne typu rzeczy, miksturki. No mamy dużo, dużo tego. Oprócz tego mamy golema, który nam życie odnawia. Gniazdo krwawych jastrzębi. No i kilka krwawych jastrzębi. I się z tego gniazda wyleją kły. Uczę, rzucają trochę złota. Kolejny boss, ohydny pożeracz, nieumarły przekleństwo, kamień na skórę. Panie, mamy niewrażliwość na pocisy. O, ja chcę poziom 71. Złoto, złoto. Portal do miasta, jakiś nadziek mi wypadł. Przywrócony. Złoto. Idziemy najpierw tam, gdzie nas nie było. Kurczę, nie chcę tutaj brać szarżowa, nie wiadomo gdzie, jak, po co, dlaczego. Jakieś ciało mi wypadły. Jakaś miksturka do życia mi wypadła, mam tutaj wieżę naszej przyjaciółki. Mamy naszą wieżę z zajmiaszczą, nie mamy punkciku nawigacyjnego, ani... Fajnie one wyglądają, takie małe jakby smoczki. Złoto. No to zresztą pasowałoby tutaj używać tego całego wybuchu zwłoka. Nie mam co o tym zapominać. Pięknym i cudownym zaklęciu. Jakieś kluczyki też pasowałoby, czas to trochę wziąć, no i podnieść. Zgubny, co to idzie? Przeżynaczy. Nie umarł, wyjątkowa siła, spalenie mamy, wyjątkowe uderzenie. Coś mnie atakuje. Nie pokolać. No i kolejny przywrócony. Okej, trochę ciszy i spokoju mogę sobie odetchnąć. Trochę kasy. No gdzie ty idziesz, czego idziesz tam, a nie tutaj? Przejść na kolejną lokację, czy a? Tak, wyżyna Tamoe. Na wyżynie Tamoe będziemy mieli znowu jakąś jaskinią. Mam tutaj kolejnego bossa. Te bestie moje ukochane uwielbiają kurczę walczyć na więcej niż jeden. Nie w froncie. Mięsisty płomień, nieumarły kamienna skóra, zakręty ogień, zakręta aura, niewrażliwość na trucizny. Aby się pokolać. Krótszy miksturki szafit bez skazy. Gniazdo krwawek jastrzębi. Da się go przekroczyć, bo nie. Dobra, po tym gnieździe. Nie chcę być tam ganiać za tymi małymi kurtuplami. Gdzieś w okolicy mam kurczę swoje miasteczko maga. Tutaj podczas bierze i przywołuje. Kilka do leczenia jakieś na kolnice. Teraz by
zrobię tego magu. Demon oszywia. Wycinaczy, ta nie wrażliwość na ogień, trzeba, mam wycinaczy. Ci małe to się wycinacz nazywają, mamy szkietową głowę, koro żółtego. To jest zbadania. Wow. Umiejętności krowy golem, plus 3 umiejętności uczucia z kości. Na sprzedaż może byłoby ciekawa, ale nam nie trzyma, no bo nie trzeba mi tego typu rzeczy. Dobrze, stoimy z kasą i ze wszystkim, więc idziemy dalej. Tam gdzie też jeszcze nie było. Jakiegoś głosika kolejnego. Mroczny pełzacz. Nie pomocny pełzacz. Mało życie miał. Miksurka ma wzmocnienie. Tarcza. Czyli obrona nam się zwiększy. Łaby, gdybyśmy podnieśli tą. Znaczy podnieśli. Kliknęli w tą to zamiaszczą kapliczką. Byśmy ją użyli. Demoniczny pas. Gdzie jeszcze jest coś ciekawego? Wzmocnienia. Tu. Sznur uszu. Demoniczny pas. Są ponad 14. Miejsce na pasku 12. Tam mam miejsce na pasku 12. To samo. Plus 6 zdrowia wykrada za każde trafienie. Plus 175 do obrony. Plus 15 do obrony. Otrzymanie obrażeń fizycznych są zmniejszone o 10 punktów, o 10%. Tam zmniejszy otrzymane obrażenia od magii o 10 punktów. Fajny, fajny, zajmiasz. Odporności na błyskawice 23. Mam ten pasek, który ja posiadam. To nie ma tutaj żadnych odporności. Szkoda. Fajny pasek dla czarodziejki. Piąteczka. F5 znaczy się. Będziemy mieli zemiaszczą służebnicę na 3 minuty. No i kolejną cudowną służebnicę będziemy mieli na 3 minuty. A ty. Tutaj sobie zrobimy maga. Dopóki mi nie odejdzie. Odrywa mi kilka kupę, to co? Złoto. Złoto. No i szaman wycinaczy. Podniesiemy sobie troszkę tego złotyka. Złotyk mądry, bo to pewno mi się wezmą i przydadzą. Nic ciekawego nie widzę. Olewa mikstura w ogóle w którym byłam, to coś powiedziałem, nic nas jeszcze nie było. I w pierwszym wypadku. Na pierścionku, szczerze mówiąc, nie chcę mi się już tutaj podnosić. Co to tam? F5. Jest i poziomik, zemeszczą się, cieszą z tego podwodu, czyli 5 punktów do życia przede wszystkim. Poziom 71. 735 do życia mamy, no i jeden punkcik do krwawego golema. Poziom umiejętności 11, bazowo 7. Zdrowie 3822, 4076. Zamienię 129 ze 128, czyli 10% więcej. Punkcików zdrowia, obrażenia 88. 234 będzie miała, w tym momencie ma 78, 216. No to połów, krwawy golem poziom 12. Powoli, powoli będziemy sobie go maksywać.
On też do innych golemów wydaje do życia przede wszystkim, czyli do wytrwałości. Dobry jest też żelazny golem. Otóż pewnie nie wystarczyło punkcików, żeby sobie to wszystko ładnie poulepszać. Padło do miasta, 12 sztuka. Wzywa się kapliczka. Dawać bestii, gdzie wy jesteście? Wszyscy do mnie. Teraz mi się możecie bardzo podać. Wielka korona. Czyli trzymając się przy prawej stronie, tam nic jeszcze nie było. No i z punktu widzenia spoko, udało mi się go zaznaczyć na czarnych oczarach, spoko. Wewnętrzny monaster, to jest kolejny punkcik nawigacyjny. Nie wiem, gdzie jest ten wewnętrzny monaster, szczerze mówiąc. Kurczę, wyłączyłem sobie zamiaszczą kapliczkę, nie pomyślałem. Znaczy... No, duchowo kliknąłem sobie nią, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Na pewno mi się nie skończyła, tak więc będę... No, nie będę płakał, no ale... Prawie bym płakał. Wyginęć. Ale szkoda. Mam poziom 71. Poziom 70. Ale kurczę, Emilio, musimy jakoś to wziąć i nadrobić. Kapliczka klejnotów. Mam jakieś klejnoci, które do niczego mi się tutaj nie przyda. Nie mam. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś szafir nadkruszony. Ametyst jest spoko. Jestem przeciążony. Mamy ametyst, wiecie co to znaczy. Możemy sobie nareszcie transmutować jedną rurkę. Stary miecz, taki prostary miecz może mieć 3 dziurki. No, chyba takie wcześniej brałem i ogarniałem. Czyli czekajcie. Tutaj byłem. Nie wiem, jakby to zrobić, żeby to wszystko w miarę szybko obczaić dookoła. Objechać więcej przeciwników, rozwalić i tak dalej, tym podobne. Przywrócony. Na prawo. Kilka sztuk w tych monetach sobie podnosimy. Buchów zwłok sobie użyjemy. No, trzeba to jakoś dookoła obczaić. To tam jakieś inne jeszcze przeciwnicy. Zawiesiłem się. Do jamy na poziom pierwszy, którą mamy do obczenia, moi drodzy przyjaciele. Zajnaszczu. Bitewny łuk. Krótki bitewny łuk. Przywrócony. No te wszystkie bestie, kurczę, uciekają. Ja ich gonię, oni nie uciekają. Kolosalny wołg. Wołgę. Przedmiotci chwila naszego Emilia. Kupę złota, mam jakieś przejście. Pusto. W skrzyneczce jest. No powoli mi tam ten poziom rośnie. Tutaj jest zabudowane przejście. Czyli obczając tutaj tą dolną część, że już nic takiego mi nie zostaje. Mamy miejsce w tym w kosteczku, więc sobie ten przedmiotik zobaczę, może coś ciekawego z niego wyniknie. Tylko dwie dziurki, szkoda. Ja się moje bestie rozsypują. Bardzo dobrze mi służyły, bardzo wam dziękuję. Odejdźcie z pokoju. No bo to już nic nie będzie. Ta część mi mapy jeszcze została taka środkowa bardziej. O, przyjacielu, to tylko kombinujesz, bo w sumie gdzie są te bestie.
gniazdo krwawych jastrzębi. Zwiększam obrażenia wszędzie, gdzieś tylko tam. Czy mi to najbardziej pasowało? Mamy bossy. Żebyście się najpierw tymi miękkimi jastrzębiami zajęli. Gniazdo krwawych jastrzębi. Tutaj mogę co czas też użyć wybuchu zwłok, sobie o tym zapominam. Gdzie ten cały boss? Jest przeklęty smoczy oko. Nie umarły zakręty okiem, zakręta aura, widmowe uderzenie. Jakieś tam miksturki mi badziewne powyrzucą. Jaj, ci ludzie mnie nie lubią. Ciekawego mnie nie wyrzucają, aż tak męczę. Tą chatkę tutaj mieliśmy wcześniej, że ją przejęliśmy. Super mi tylko do leczenia. Trzymając się przy środku jaszczu, tam mi zazy było. No i to jest cisza, spokój. No to spoko, moi drodzy przyjaciele, mamy dwie lokacje do przejęcia w kolejnym odcinku. No to w ogóle z czasem. 51 mil mamy mniej więcej w tej chatce. Już tutaj wszystko przejęliśmy, nic ciekawego nie widzę do kliknięcia. W sumie też nie mogę kliknąć, ani nic zrobić. No tam w sumie, tamtą lokację w sumie też dobrze dosyć by to znam. Postanie widzę, jak wrócenie się do miasta i obczajenie troszeczkę naszej sytuacji w postaci w ogóle tej Deckard Cain'a. Jestem. Dobry wieczór. Może nam tutaj identyfikować przedmioty, tylko panowie, ja to nie mam nic na sprzedaż. Jesteśmy. Jesteście dzicy, niesympatyczni, nie mieli w ogóle moim przyjaciel. Mamy taki zemiaszczy pierścionek, który możemy sobie wziąć i obczaić tam. Plus 73 do skuteczności ataku, plus 5 do zdrowia, plus 9 do przywrócenia zdrowia, tak? Plus 22 do odporności na ogień. Skraca czas działania trucizny o połowę. Skraca czas działania zamrożenia, co ja czytam. Ma 22 do odporności na ogień, 12 odporności na błyskawice, ma tutaj do odporności, 7 odporności na ogień, odporność na błyskawice, kurwa chata. Cześć, cześć. Bardzo ci lubi, ty o tym wiesz, moja kobieta. Pusto mamy w mojej kostce. Ciekawego nie spotkaliśmy, nie zdrowi. Dzień dobry. Byliśmy i tak dalej, to nawet nie będę komentował. Więc rzucamy to do mojej kostki, później będziemy kombinować, żeby coś z tym zrobić. Mam to całe czako. Nie wiem po co to biorę i targam ze sobą, nie ma żadnej dziurki ani niczego. Sobie przerzucę do jakiejś innej postaci, to czako szczerze mówiąc. Dobra, sprzedaję będzie. Mamy kolejny, kurczę. Szafir. Idealny szafirek. I tu wiem wcześniej, że mogę sobie stworzyć jakąś zemiaszczą łukę amnę. Mogę sobie transmutować raz, dwa i trzy amny. I taki zemiaszczy. Dzień dobry. Szafirek, mamy sola. Do sola potrzebujemy rubina, jak dobrze pamiętam, jakiegoś rubina nie mamy. Oczywiście, że nie będziemy mieli rubina, kurde, to byłoby zbyt piękne. Czyli to wszystko mamy mniej więcej ogarnięte, sobie to jeszcze lepiej ogarnę. Poznaganie, moi drodzy przyjaciele. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, zostawcie jakiś komentarz jak możecie. O, jak to fajnie wygląda. Dobrze cię widzieć. Ty tam fajnie pracowałaś, kobieto, kurde, chciałam sobie popatrzeć. Kiedy uciekałam z klasztoru? Nie interesuje mnie to, co tam robiłaś w klasztorze i dlaczego sam uciekałaś. W kolejnym odcinku zajmiemy się jeszcze dwoma zadaniami. Geniamy sobie, tam nic nie było, w tym momencie poziom 71, gdzie mam F. Przecież mam poziom 70, prawie 71, tutaj coś ciekawego mogło ciebie zrobić, mam dwie dziurki jakby co. Jeszcze nie wiem co tam ci wrzucę, wepknę i tak dalej, tam podobno, ale coś na pewno sobie znajdziemy. Więc zakończę swój odcinek, bardzo wam dziękuję za uwagę, hejka, trzymajcie się, pom, pa, pa.